Zapowiedzi, Akacjowa 38, z hiszpańskich odcinków, Śmierć Mauro San Emitirio, Zapowiedzi, Akacjowa 38, Mauro umiera, pogrążając Teresę Sierre, która w międzyczasie wyszła za mąż za Fernando Mondragona, w rozpaczy. Czy to Kajetana go zamordowała? Zapowiedzi, Akacjowa 38, tajemnicza śmierć Mauro San Emitirio i nowe niebezpieczne intrygi Kajetany i jej wspólnika, Fernando Mondragona. Zwiastuny, Akacjowa 38, z hiszpańskich odcinków nabierają klimatu noir, o czym świadczy zapowiedź, którą dziś podamy. I są gotowe ogłosić naprawdę tragiczną wiadomość, śmierć policjanta Mauro San Emitirio, bohatera drugiego sezonu telenoweli Aurora Guerra, związany z Humildadem Varela, ale zakochany w Teresie Sierre, czyli prawdziwej Kajetanie Sotelo Rus. Mauro umiera w wyniku spisku Ursuli Di Senty i Kajetany, ta ostatnia zdecydowana zemścić się na policjancie, który robi wszystko, by ją zdemaskować i przywrócić Teresie jej niesłusznie odebraną tożsamość. Śmierć byłego detektywa jednak owiana jest tajemnicą. Mauro miał popełnić samobójstwo, wpadając pod nadjeżdżający pociąg po tym, jak dowiedział się, że Sierra wychodzi za mąż za Fernando Mondragona, mężczyznę o spokojnym i łagodnym charakterze, ale który ze względu na bliskość z Kajetaną przemieni się w bezwzględnego mściciela, zwłaszcza gdy zrozumie, że serce kobiety, którą poślubił, należy i na zawsze będzie należało do znienawidzonego policjanta. Zwiastuny, Akacjowa 38, Kajetana zdecydowana zabić Mauro we współpracy z Ursulą i kobietą o imieniu Elena. Kajetana, która w międzyczasie stała się najlepszą przyjaciółką Teresy, postanawia zorganizować pułapkę, by raz na zawsze pozbyć się Mauro San Emitirio, który stał się już zbyt niewygodny i uciążliwy, gdyż był zbyt blisko prawdy o zbrodniach, których się dopuściła w przeszłości. Pewnego dnia postanawia pozbyć się go raz na zawsze i wprowadzić w życie swój plan, który polega na udawaniu samobójstwa. Wysyła więc po Ursulę i proponuje jej spotkanie z pewną kobietą o imieniu Elena, aby najlepiej zorganizować inscenizację udawanego samobójstwa byłego inspektora z Acacias. Co do Kajetany, musimy wam powiedzieć, że niebezpieczna dama zyskała przychylność Teresy. Udając problemy psychiczne i grając je na wielką skalę, jak prawdziwa aktorka, w obecnych hiszpańskich odcinkach udało jej się uniknąć kary dożywotniego więzienia i wcześniejszej kary śmierci, po przeszłych ciężkich doświadczeniach w szpitalu psychiatrycznym, gdzie była psychicznie torturowana przez siostry Ascension. W Hiszpanii na córce Fabiany ciąży bowiem poważne oskarżenie o zamiarne zabójstwo Humilda Dvarelli, żony San Emitirio. W rzeczywistości, jak zobaczymy wkrótce również na TVP2 za około rok, szalona Varela spróbuje zamordować Teresę, którą uratuje tylko interwencja pani z Akacjowa. Będzie to więc obrona konieczna. Mauro jednak po śmierci Humildad stanie się jeszcze bardziej bezlitosny wobec Kajetany i nie uwierzy ani w jej wersję, ani w tę podaną przez ukochaną Teresę. Zrobi wszystko, by ukarać bezwzględną panią z ulicy Akacjowa, ale nie uda mu się to. Zwiastuny, Akacjowa 38, Akacjowa wstrząśnięte i zasmucone śmiercią Mauro, w Akacjowa rozprzestrzenia się straszna wiadomość, która pogrąża wiele osób w smutku, śmierć Mauro.
Po dokładnych śledztwach detektywi wyjaśniają Teresie, że mężczyzna nie został zamordowany, lecz odebrał sobie życie, rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Młoda nauczycielka zostaje ogarnięta strasznym poczuciem winy, to jej wina, że Mauro zdecydował się odebrać sobie życie, ponieważ kilka dni wcześniej poinformowała go o swoim zdecydowanym zamiarze poślubienia Fernando, szlachetnego mężczyzny, który, jak wkrótce zobaczymy także na TVP2, straci dla niej głowę i będzie jej wielką pomocą w zarządzaniu fundacją powołaną na cześć Germana i Carloty. Teresa, w obecnych hiszpańskich odcinkach, postanowiła zakończyć z przeszłością, którą reprezentował Mauro, i dać sobie kolejną szansę z Fernando Mondragonem. Ale nie jest szczera, w jej sercu zawsze jest on. San Emiterio, ten ostatni, po poznaniu prawdy i ogarnięty bólem, czy popełnił nietypowy gest i odebrał sobie życie? Czy może wychwycił ruchy Kajetany i Ursuli i schronił się, aby uniknąć ich zabójczych rąk? Nic z tych rzeczy, Mauro zostaje schwytany przez płatnych oprychów Kajetany, zostaje związany i zakneblowany przy torach stacji Acacias, ale... Niespodziewany zwrot akcji zapewnia, że przetrwa i nie wpadnie pod nadjeżdżający pociąg. Teresa, jednak, informowana o śmierci swojego ukochanego, bierze udział w pogrzebie, zdruzgotana żalem. Jej narzeczony, widząc jej łzy, rozumie, że kobieta tak naprawdę nigdy nie zapomniała o policjancie, który pozostanie na zawsze w jej sercu. Sierra, po zniknięciu Mauro, zaczyna przeżywać naprawdę trudne chwile. Śni o nim nieustannie i często nie zdaje sobie sprawy, zaniepokojona, czy sny, które ma, są fikcją, czy rzeczywistością. Zwiastuny Acacjowa 38, tajemnica śmierci Mauro i tajny związek między Fernando a Kajetaną. Śmierć Mauro San Emiterio owiana jest tajemnicą. Zbyt wiele elementów tego skomplikowanego układanki jego zniknięcia wydaje się być na nieodpowiednim miejscu. Wsparciem dla hipotezy, że Mauro żyje i nie odszedł na lepszy świat, jest podejrzenie Teresy. W jednym z odcinków hiszpańskiej serii widzowie zobaczyli, jak Sierra była bardzo zaniepokojona i spięta, jakby ktoś niepokojąco śledził ją od kilku dni. Dla nauczycielki, Mauro, który nie umarł, jest tym, kto ją obserwuje. Mimo to, kobieta postanawia iść do przodu, kontynuować swoją drogę, aby nie zwariować, i dlatego zgadza się wyjść za mąż za Fernando. Jednakże jest bardzo zdezorientowana, nie potrafi patrzeć na Mondragona z zakochanymi oczami, nie może się oddać, nie potrafi oddać się namiętności razem z nim, zbyt silna i żywa jest pamięć o Mauro w jej głowie. Mężczyzna wydaje się cierpieć z tego powodu i zaczyna nawiązywać bardzo niebezpieczną przyjaźń z Kajetaną, która staje się jego główną zaufaną. Między nimi rodzi się bardzo niepokojący tajny związek. Pamiętajmy, że mroczna dama, bezlitosna i okrutna, jaka jest, może nawet skłonić Fernanda do podejmowania szalonych kroków przeciwko Teresie i osobom jej bliskim. Zwiastuny Acacjowa 38, Mauro żyje. A Fernando i Kajetana są gotowi uczynić życie zakochanych prawdziwym piekłem. Pewnego dnia Teresa, spacerując ulicami miasteczka zatopiona w myślach, spotyka tajemniczego mężczyznę, który okazuje się być... Mauro San Emiterio wcielonym w ciało, z radością Sierra rozumie, że mężczyzna nigdy jej nie opuścił, ale udawał swoją śmierć, aby uciec od okropnych machinacji pani z Acacjowa 38.
Mauro prosi kobietę, którą kocha, o ogromną przysługę, nikt nie powinien dowiedzieć się o jego fałszywej śmierci. Potem, kobieta, szczęśliwa, zgadza się wyjechać z nim na kilka dni, aby spędzić trochę czasu z dala od Acacias z mężczyzną swojego życia. Fernando zaczyna podejrzewać, nie jest w stanie zrozumieć prawdziwego powodu nagłej podróży swojej żony i w rezultacie czuje się zaniedbany przez kobietę, której przysiągł wieczną miłość, coraz bardziej przywiązując się do Kajetany. Po spotkaniu z Mauro w wielkiej tajemnicy i po spędzeniu kilku dni poza Acaciowa 38, Teresa wraca do miasta i nagle trafia na straszny wypadek. Po przybyciu do szpitala lekarze stwierdzają, że doszło u niej do samoistnego poronienia. Mauro dociera do swojej ukochanej przed przybyciem Fernanda i Kajetany. Kiedy lekarze informują Teresę o wydarzeniu, kobieta tonie w spirali rozpaczy i smutku. Następnie Teresa wyznaje Fernando, który w międzyczasie stał się marionetką Kajetany, że kocha Mauro i że będzie go kochać zawsze. Policjant rozumie, że wyjście na jaw i zerwanie milczenia z Teresą to jedyna droga, którą może podążyć, więc ujawnia się przed wszystkimi mieszkańcami. To było olbrzymie nieporozumienie, nie umarł. Całe Acaciowa cieszy się na jego widok, oprócz Fernanda i córki Fabiany, które, wściekłe, zaczynają snuć nowy niebezpieczny plan, aby go zniszczyć raz na zawsze. Mąż nauczycielki, po ciężkim starciu z żoną w szpitalu, udaje się do pałacu Kajetany i postanawia wykorzystać jej rady, od teraz będzie traktował Teresę z pogardą, bez grama miłości. Nasza opowieść kończy się tutaj, ale jesteśmy pewni, że ta historia zapewni nam nowe emocje i zwroty akcji. Aby dowiedzieć się, co dalej, nie pozostaje nic innego, jak wrócić do nas jak najszybciej i sprawdzić kategorię zwiastuny Acaciowa 38 na naszym channel. Serdeczne pozdrowienia!